Szczęść Boże, Piotr Brzezina, jest 8, więc czas na informacje dnia. Posłowie wybiorą dziś nowego marszałka Sejmu. Koalicja PO-PSL wystawiła wspólną kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Upadł tym samym pomysł wysunięcia przez ludowców Józefa Zycha na to stanowisko. On sam był przeciwny swojemu kandydowaniu. Kandydatem SLD na funkcję marszałka Sejmu jest Jerzy Wenderlich. Platforma Obywatelska zaproponowała, aby marszałkiem została dotychczasowa rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej kandydaturę poparł koalicyjny PSL. Ta decyzja się rodziła może w bólach, może trudno, ale powstała i dzisiaj mamy uzgodnienie wspólne. Zgłosimy wspólnego kandydata, panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jutro będzie głos pani. Myślę, że jutro większość istotną pani Kidawa uzyska taką, żeby mogła tą funkcję pełnić do końca kadencji Sejmu. Pojawiły się głosy, że ludowcy mogliby wystawić swoje kandydata Józefa Zycha. Poparcie dla niego deklarowało m.in. Prawo i Sprawiedliwość. W sobotę odbywała się Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, która wprowadziła do porządku obrad punkt desygnowanie Józefa Zycha na marszałka Sejmu. Przygotowała projekt i kiedy przyszło do głosowania, dowiedziałem się po raz pierwszy, że ja miałbym być kartą przetargową pomiędzy PSL-em a Platformą. Poprosiłem kolegów i to była moja decyzja, aby nie głosowano tej uchwały. SLD proponuje, aby marszałkiem został Jerzy Wenderlich. Obecnie pełni on obowiązki marszałka Sejmu. Wenderlich, wykorzystując sytuację, skierował do prac Sejmu kilka projektów SLD, które leżały w sejmowej zamrażarce. Pełniący obowiązki marszałka Sejmu Jerzy Wenderlich dowiódł, że jest możliwy dialog, że jest możliwe poszanowanie innych głosów, jest możliwa normalna praca Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiło swojego kandydata, nie poprze także Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie sądzimy, żeby w tej chwili Platforma miała legitymację do tego, żeby obsadzać jakiekolwiek stanowiska państwowe, szczególnie się tak wysokie jak marszałka Sejmu. Natomiast co do pana Wenderlicha, zastanowimy się. Dziś posłowie będą głosować nad rządowym projektem w sprawie in vitro. Ustawa wzbudziła sprzeciw wielu środowisk. Z wielkim niepokojem na jej zapisy patrzą księża biskupi oraz środowiska pro-life, apelując o odrzucenie dokumentu. Rządowy projekt ustawy o in vitro redukuje status człowieka w pierwszym jego etapie rozwoju. Poczęte życie na laboratoryjnym szkle nazywa grupą komórek. Ludzkie życie rozpoczyna się w momencie połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Ta wiedza jest ugruntowana biologicznie, fizjologicznie, genetycznie, embriologicznie i nie powinna podlegać żadnym, ani to żadnym wątpliwościom. Ustawa otwiera drogę do niczym nieograniczonej manipulacji genetycznej i selekcji zarodków. Ustawa właściwie nie zakazuje ingerencji w genom ludzki, a jedynie ją ogranicza. Możliwe będzie m.in. tworzenie dziecka w oparciu o materiał genetyczny trójki rodziców. Znosi się właśnie definicję tego zarodka. Gdyby zdefiniowało się zarodek jako organizm ludzki na wczesnym etapie rozwoju, nie można byłoby testować, czyli określać przydatność tego zarodków. Natomiast jeśli się definiuje jako grupę komórek, będzie można w świetle prawa testować, a więc dokonywać eugeniki, praktyce i selekcji. Przepisy pozwalają na powołanie do życia w procedurze in vitro nieograniczonej liczby istnień ludzkich. Prawnie chronione będą tylko te, które uznane zostaną jako zdolne do prawidłowego rozwoju. Aby urodziło się jedno dziecko drogą in vitro, musi zginąć co najmniej 10 zarodków. I wszystkie kolejne etapy, zarówno dawstwo komórek, możliwość tak zwanych wykorzystywania kobiet surogatek, mrożenie zarodków. Wszystko to jest sprzeczne tak naprawdę z tą medycyną klasyczną. Surogacji będą sprzyjać także inne przepisy dotyczące tak zwanego dawstwa innego niż partnerskie i małżeńskie. Ten projekt przewiduje możliwość in vitro nie tylko dla małżeństw. I tutaj także Sąd Najwyższy na tym rozwiązaniu nie pozostawia suchej nitki, stwierdzając, że godzi to w konstytucyjny porządek rodzinny.
rodzinny. I dlatego też projekt ten nie ma prawa zaistnieć, nie jest zgodny z polską konstytucją. W ustawie zawarto także szkodliwe przepisy, które będą sprzyjać środowiskom homoseksualnym. Uznanie ojcostwa dziecka będzie następowało przez oświadczenie. Nie będzie musiała wystąpić żadna relacja biologiczna z dzieckiem poczętym metodą in vitro. To ukłon w stronę środowisk homoseksualnych. W tej ustawie praktycznie będzie można zbywać komórki rozrodcze, zarodki na podstawie oświadczenia o wspólnym życiu. O wspólnym życiu zaś oświadczenia, a więc praktycznie nieograniczone możliwości dla środowiska LGBT, nieograniczone możliwości w manipulacjach różnego rodzaju rodzinnych, genetycznych, praktycznie sens rodziny już całkowicie zniknął. Kontrowersyjnych zapisów w ustawie jest bardzo dużo. Zdaniem ekspertów powinna ona trafić do kosza. Będzie to najbardziej liberalna ustawa chyba w Europie, która nie szanuje życia dziecka poczętego. Sprzeczny jest także sam tytuł ustawy o leczeniu niepłodności. Metoda in vitro nie leczy jednak z niepłodności. Z drugiej jednak strony rząd w ogóle nie wspiera skutecznej metody leczenia niepłodności, jaką jest naprotechnologia. Jako kobiety wnosimy do posłów o głosowanie przeciwko tej ustawie, która w zasadzie reprezentuje przede wszystkim wielki biznes. I znowu ideologia i pieniądze idą przeciwko takim zwyczajnym polskim matkom, zwyczajnym polskim kobietom, które są chore, które potrzebują naprawdę poważnego medycznego wsparcia. Niestety wiele wskazuje na to, że Platforma przepchnie rządowy projekt przez Sejm i będzie chciała, żeby podpisał go jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. Chce w ten sposób zdobyć nie tylko uznanie środowisk lewackich, ale także wielkiego biznesu, który zarabia ogromne pieniądze na metodzie in vitro. Potwierdza to między innymi, że w pracach nad ustawą ze strony rządu uczestniczyła lekarz, która jest również współwłaścicielem dużej kliniki zajmującej się in vitro. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, między innymi za rzekome naruszenie konstytucji. Teraz decyzja należy do Sejmu. Byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Platforma Obywatelska zarzuca naruszenie konstytucji, ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o działach administracji rządowej. Wczoraj Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła postępowanie w tej sprawie. Sprawozdanie wraz z wnioskiem ma przedstawić Sejmowi. Za wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Zbigniewa Ziobry głosowali posłowie Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwni byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja o postawieniu członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu zapada, jeśli zagłosuje za nią co najmniej 3/5 posłów, czyli 276 osób. Platforma w 2012 roku chciała też postawić przed Trybunałem Stanu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zarówno Ziobro, jak i Kaczyński stwierdzali wielokrotnie, że nie widzą żadnych podstaw do postawienia ich przed Trybunałem. Ważą się losy polskich lasów. Sejm zdecyduje dziś, czy włączy do porządku obrad sprawę obywatelskiego wniosku o referendum w sprawie przyszłości lasów państwowych i polskiej ziemi. Obywatelski wniosek o referendum w sprawie przyszłości lasów państwowych i polskiej ziemi posłowie mieli rozstrzygnąć we wtorek, jednak pełniący funkcję marszałka Sejmu Jerzy Wenderlich przełożył ten punkt na czwartek. Pod wnioskiem referendalnym podpisało się ponad 2 800 000 Polaków, którzy już ponad rok czekają na jego rozpatrzenie. Sprawa jest bardzo poważna. Od maja 2016 roku ma być wolny obrót gruntami w Polsce i każdy obywatel Unii, który ma pieniądze, będzie mógł kupić u nas ziemię. Referendum to także walka o przetrwanie polskich lasów. Od 2016 roku lasy państwowe będą musiały wpłacać do państwowej kasy 2% wartości sprzedanego drewna. Drenaż finansowy lasów, jak alarmują eksperci, może doprowadzić do ich destabilizacji, a w konsekwencji prywatyzacji. Czy Grecji grozi bankructwo? Po wczorajszym spotkaniu Eurogrupy ten scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny. Wierzyciele nie zaakceptowali greckiego planu reform. W odpowiedzi Ateny nie zgodziły się na plan finansowy przedstawiony przez kredytodawców. Dziś odbędzie się kolejna tura rozmów.
Według doniesień medialnych to miała być czysta formalność. Dzień przed rozpoczynającym się szczytem Unii Europejskiej miało być gotowe wstępne porozumienie między wierzycielami a zadłużoną Grecją. Jednak kredytodawcy stwierdzili, że nie ma jeszcze podstaw, by osiągnąć kompromis. Jeszcze nie doszliśmy do porozumienia. Wciąż trzeba wykonać wiele pracy. Główne rozbieżności między Atenami a wierzycielami dotyczą podatków i emerytur. Czasu zostało coraz mniej. Już za kilka dni Grecja będzie potrzebowała ponad 7 miliardów euro pomocy. Środki może i by się znalazły, gdyby wprowadzono oszczędności, jednak na to nie zgadzają się sami Grecy. Niepewny wynik negocjacji wywołuje panikę wśród społeczeństwa. Mieszkańcy masowo wypłacają oszczędności z banków. Brak działań nowego rządu spowodował wielki chaos i niepewność co do greckiej gospodarki. Dlatego wciąż aktualne pozostaje pytanie o tak zwany Grexit, czyli wyjście Grecji ze strefy euro. Z punktu widzenia Grecji korzystniejsze byłoby jej wyjście ze strefy euro z kilku powodów, z których najważniejsze to odzyskanie suwerennej polityki monetarnej i dzięki temu możliwe byłoby ujednolicenie czy dostosowanie efektywności gospodarek najsilniejszych państw, zwłaszcza Niemiec i Francji, w stosunku do gospodarki greckiej. Premier Grecji zaproponował wierzycielom m.in. wprowadzenie ograniczenia wcześniejszych emerytur, specjalny podatek dla firm mających zyski powyżej 500 tysięcy oraz podatek solidarnościowy, który płaciłyby osoby mające ponad 30 tysięcy euro rocznego dochodu. I to właśnie nie spodobało się wierzycielom. Rosja przedłużyła o rok zakaz importu żywności z Zachodu. To odwet za przedłużenie przez Unię Europejską sankcji gospodarczych wobec Moskwy. Prezydent Rosji Władimir Putin zlecił już premierowi Federacji Rosyjskiej przygotowanie dokumentów koniecznych do realizacji jego dekretu o przedłużeniu sankcji. Rosyjskim zakazem objęta jest większość importu żywności ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Kanady i Norwegii. Lista towarów pozostanie bez zmian. Zakazem importu do Rosji objęte są m.in. owoce, mięso, ryby i mleko z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wcześniej ministrowie państw Unii podjęli decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji za wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy. Restrykcje będą obowiązywać do 31 stycznia przyszłego roku. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a kolejne wydanie informacji dnia o 10:00. Zapraszam. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. A na początek zerknijmy na mapę Europy. Na północy kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Natomiast na pozostałym obszarze rozległy klin wyżu z nad Atlantyku. W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem wspomnianego wyżu, ale z czasem zaznaczy się obecność płytkiej zatoki. Czwartek burzowo zapowiada się na wschodzie Europy. W rejonie Skandynawii i Szkocji pochmurno z opadami deszczu. Pozostały obszar kontynentu w zasięgu większych rozpogodzeń. Na termometrach od 20 stopni w Warszawie, około 25 w Bukareszcie, do 32 w Hiszpanii. I zmieniamy mapę. Dzisiejszy dzień zdominuje pochmurna aura. Niewykluczone jednak, że miejscami niebo zacznie się przejaśniać. Po południu w rejonie Wybrzeża i Mazur możliwe niewielkie opady deszczu. Pokropić może też na Przedgórzu Sudeckim oraz Podkarpaciu. W najcieplejszym momencie dnia temperatury, jakie odnotujemy w kraju, zawahają się od 18 do 21 stopni. Ciśnienie będzie dziś spadać i wyniesie 1021 hektopaskali. A przed nami szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.